Welcome to episode number 255, 255 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or also on BitChute and YouTube. You find the links in the podcast description. If you're new, go back to the start. They build as they go along. Get lessons from CamillaPolonaSwitch.com. And if you want to start the podcast, I've got five with all of them in the top 5% and four in the top 5%. And you can find everything about me on bio.link/podcast. Cześć, Camilla. Cześć Roy, witam Cię bardzo serdecznie i wszystkich naszych słuchaczy. Wakacyjny klimat, czas wakacji, słońca, podróżowania. Roy, jeszcze jesteś w Polsce, jeszcze w Łodzi? Planujesz jakieś wakacje? Masz plany na wyjazd? Tak, ja będę na Tallinn, so dlatego robimy dużo teraz. So, ten podcast, ja jestem na wakacje ze moim synem. Słuchajcie, no właśnie, czas wakacji, podróżowania. Ale czasami nie mamy samochodu i potrzebujemy wypożyczyć samochód. We need to rent car, tak? I dzisiaj będzie taki temat. Zobaczcie, wypożyczenie samochodu. Co to znaczy, Roy, wypożyczenie samochodu? Renting car, tak? Nie. Nie masz samochodu i chcesz wypożyczyć. Wypożyczalnia samochodu jest to miejsce. Czyli jest to miejsce, gdzie ty możesz iść i wypożyczyć samochód, tak? Mamy różne miejsca, jest sklep, bank, centrum handlowe i jest też wypożyczalnia aut. Czyli idziemy do wypożyczalni i co robimy, co mówimy? Chcę wypożyczyć samochód, tak? I wanna rent car. Chcę wypożyczyć samochód. Wypożyczyć. Wypożyczyć, tak, wypożyczyć, to rent. Możemy też wypożyczyć książkę, na przykład w bibliotece. Możemy wypożyczyć rower, możemy wypożyczyć kajak, możemy wypożyczyć ponton. Tak, to słówko jest bardzo ważne. Czyli chcę wypożyczyć samochód. I teraz na jak długo? Na jaki czas? Na jak długo? Na dobę. Doba to 24 godziny. Day. Day and night, tak? Na dobę, 24 godziny. A może na dwie doby? Albo na 3 dni, na 4 dni, na tydzień. A to już będzie bardzo drogo, tak? I dlatego musimy zapytać, jaki jest koszt? Jaka jest cena wypożyczenia auta na dobę? Na przykład 100 zł na dobę, tak? Wszystko albo... zależy, jaki silnik, tak? Tak, jaka marka jest samochodu. Nowy samochód, stary samochód. Stary samochód, czyli jaki rocznik samochodu, jaka marka, marka to jest brand, tak? Jaka klasa. I tutaj, czy jest ubezpieczone auto, tak? Czy ma ubezpieczenie? Tutaj mamy też takie pytanie, ile wynosi kaucja? Kaucja to jest depozyt, tak? Mhm. Czy my musimy też zostawić pieniądze, dać kaucję. To jest kaucja. Powtórz, Roy. Ile wynosi kaucja? Ile wynosisz kaucja? Ile wynosi kaucja? Kaucja depozyt. No właśnie, czasami kaucja jest bardzo, bardzo duża. Bo ja miałem problem, nie wiem, chyba 7 lat temu byłem do Dublin, airport lotnisko. Tak? Na lotnisku, tak. Byłem na lotnisku. Bo nie mam karty kredytowej, mam kartę debetową. I wszystko forma, chcesz kartę kredytową, bo kiedy masz crash, tak? Wypadek. Tak, chcesz twoje pieniądze. So, kiedy nie masz kartę kredytową, to trochę trudne. Czyli musi być. Dobrze, czy auto ma ubezpieczenie? Ubezpieczenie to jest insurance, to też jest bardzo ważne, prawda? Auto kasko, ale też często jest takie pytanie, jakiej klasy samochody macie, tak? Jakiej klasy? What kind of cars have you got? Tak, bo to jest tak, że są trzy klasy. Jest klasa A, klasa B i klasa C. I oni mogą pytać, jakiej klasy samochód pan chce? A to są małe auta miejskie, small city cars, tak? Osobowe, małe auta. To jest klasa A. A o, widzę, że leci helikopter. Co robiłeś, Kamila? A to nie do mnie, poleciał dalej. Ale mam otwarte oczy. And what's helicopter po polsku? Helikopter, to jest po polsku. Helikopter. Dlaczego wszystko słowo nie jest dokładnie samo? Helikopter, łatwo zapamiętać. Dobrze, helikopter już poleciał. Także wracamy do naszych samochodów. Czyli mamy małe auta miejskie, czyli to jest klasa A. Jest klasa B, czyli to średniej wielkości, medium size, tak? Średniej wielkości samochody osobowe i też wypożyczalnia aut ma samochody klasy C i to są duże samochody osobowe. Ale wiecie,
Czasami potrzebujemy na przykład jechać na wakacje i mamy grupę ludzi, więcej osób niż tylko my, czy nasz mąż, żona, dziecko, czyli potrzebujemy dużego samochodu. To wtedy mówimy, czy macie auta do przewozu osób. Przewóz to jest jak transfer people, tak? Do przewozu osób. To są busy. Też można zapytać, czy macie właśnie auta do przewozu osób, albo czy macie auta dostawcze. Auto dostawcze to jest jak delivery car, tak? Czyli tam jakieś produkty można przewozić, czy meble. Roy, na przykład chcesz przeprowadzić się, to move, tak? Z jednego miejsca na drugie i ty musisz wypożyczyć samochód, ale nie małe auta miejskie klasa A, tylko właśnie potrzebujesz auto, tak, dostawcze. No to... I twoje prawo jazdy musi być dobrze dla ten auto, tak? Prawo jazdy oczywiście musi być też dobrze. Tak, dobre. Także, no dzisiaj taki temat, wypożyczenie samochodu. Dlaczego taki temat? No oczywiście mamy czas wakacji, wakacyjny klimat, często jeździmy, podróżujemy, wypożyczamy samochody, jesteśmy otwarci na nowe, open for new, tak? Otwarci na nowe, otwarci na przygody. Przygoda to jest adventure. Także życzymy Wam wspaniałych wakacji, wypoczynku, urlopu, dużo fantastycznych wycieczek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you can get lessons from Kamila or Dean, PolonisWitch.com, and be sure to give us a 5-star rating, share with your friends, give us a review, it really helps. And as mentioned, all my podcasts can be found on bio.link/podcaster. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.